Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Dzisiaj kolejny raz spotkałem człowieka, który stracił wiarę w Boga. Więc pytam się tego człowieka, co się stało, dlaczego straciłeś wiarę? A on odpowiada tak, nie ma Boga, bo gdyby Bóg był, to w moim życiu nie byłoby tyle zła. Nie ma Boga. A ja mógłbym temu człowiekowi odpowiedzieć to, co za chwilę wam powiem. Nie powiedziałem mu, bo on już sobie poszedł, więc do kogo mam mówić, jak on już sobie poszedł? Nie chciał posłuchać. To wam powiem, bo chyba mnie chcecie posłuchać. A ja bym powiedział temu człowiekowi tak. Gdyby w moim życiu nie było Boga, to nie doświadczałbym tego dobra, które doświadczam. A doświadczam tego dobra coraz bardziej, coraz intensywniej, dzięki Bogu. Bóg odebrał mi nałogi, uwolnił mnie od nałogów. Uwolnił mnie od złości, która we mnie tam trawiła mnie po prostu. Uwolnił mnie od wielu rzeczy, których nie mogę powiedzieć, bo aż wstyd. Uwolnił mnie od samotności, od nieszczęścia, od braku nadziei. Dał mi taką pracę, o którą nigdy nie prosiłem, a dzięki tej pracy, którą teraz wykonuję, jestem bardzo szczęśliwy. Mówię, tak, to jest to, co chciałem robić, a nawet o tym nie wiedziałem. Więc nadał mi sens życia. Pokazał mi, kim jestem. Uformował mnie. Nadal mnie formuje i będzie mnie formował aż do śmierci. Dlatego dzięki Bogu doświadczam dobra. Wierzę, że On istnieje. I teraz ten odcinek jest po to, żebyśmy nie stracili wiary. Bo wiara nam jest niezbędna do tego, żeby spotkać się z Bogiem. Bez wiary nie możesz się spotkać z Bogiem. Nie możesz spotkać się z dobrym Bogiem, bo się na Niego zamykasz. Nie wierzysz Mu. A On nie może Ci pomóc, jeśli nie wierzysz. Więc co zrobić, żeby wiara w nas rosła? Żebyśmy mieli owoc wiary. Trzeba słuchać. Trzeba słuchać tego, co mówi do nas Jezus. Bo Jezus przyszedł po to, żeby wzbudzić w nas wiarę. A wiara rodzi się ze słyszenia. A tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. I Jezus dzisiaj mówi o takich trzech problemach, które są w nas. Ja nazwałem te problemy wirusami. Trzy wirusy. Jeden gorszy od drugiego. I wiadomo jest, że nie można tych samych wirusów zwalczyć jednym lekarstwem. Trzeba coś zrobić, coś zmienić, żeby pokonać wirusa. Kilka lat temu zachorowałem i położyłem się do łóżka i nie mogłem wstać. Pierwszy raz miałem coś takiego, od wielu, wielu lat. Zadzwoniła do mnie znajoma i mówi, słuchaj, co się dzieje? No leżę w łóżku, chory jestem, a weź paracetamol. Mówię, a pomoże? Nigdy takiego czegoś nie brałem, nie potrzebowałem. Spróbuj, zobaczysz, pomoże. Posłuchałem jej. Wziąłem, no i okazało się, że pomogło. Ale następnym razem, kiedy zachorowałem, paracetamol nie zadziałał. Dlaczego? Bo wirus ewoluował. I dzisiaj chciałbym właśnie powiedzieć o tych trzech wirusach, o których mówi dzisiejsze słowo, przez tą przypowieść. Nie będę jej przytaczał, bo raczej ją znamy. O siewcy, który wyszedł siać ziarno. Zajrzyj do dzisiejszej Ewangelii. Pierwszy wirus to niezrozumienie Słowa Bożego. My często nie rozumiemy tego, co do nas mówi Bóg. I zamykamy Biblię, odkładamy ją na półkę, nawet po nią nie sięgamy i Słowo Boże nie może w nas wzbudzić wiary. I dlatego nie możemy doświadczyć tego dobra, które ma dla nas Pan Bóg przygotowane. Więc co trzeba zrobić? Trzeba pokonać to niezrozumienie tego złego ducha Słowem Bożym i naszą pracą. Nie rozumiem, ale chcę zrozumieć, pragnę zrozumieć. Więc będę tak długo czytał, tak długo nad tym rozmyślał, że aż zrozumiem. Będę jak uczeń. Uczniowie nie zrozumieli przypowieści, którą Jezus wypowiedział. Więc co zrobili? Poszli do Jezusa na osobności i poprosili. Jezu, nie rozumiem. Dlaczego? Powiedz mi. Dawid nie mógł zbudować świątyni dla Pana. Dlaczego?
w tym fragmencie dzisiejszym się tego nie dowiemy. Ale na przykład w pierwszej księdze Kronik możemy przeczytać o tym, że Dawid mówi do swojego syna Samuela: ja nie mogę zbudować tej świątyni, bo przelałem wiele krwi, prowadziłem za dużo wojen. Nie mogę, nie jestem do tego gotowy. I Dawid to zrozumiał. Jak my coś zrozumiemy, to nam jest lżej na duszy. Wtedy idziemy za Bogiem. Jak nie rozumiem, czego Bóg ode mnie chce, to ja nie pójdę za Nim. Bo muszę to zrozumieć. Więc Bóg chce dać nam zrozumienie swojego słowa. Dlatego są różne rekolekcje, filmiki, książki. Powinniśmy poświęcać dużo, dużo czasu na to, żeby zrozumieć to, czego Bóg od nas chce. Jak już pokonamy tego złego ducha, tego wirusa niezrozumienia, to wtedy przychodzi kolejny wirus, gorszy. Nazywa się wirus niestałości. Modlisz się, modlisz, wszystko jest fajnie, czytasz Słowo Boże, jest super, doświadczasz tego dobra od Pana Boga do pewnego czasu. W pewnym momencie wszystko siada. Wszystko jakby się zawala na nas. Przestajemy czuć Boga, doświadczać Go, modlitwa już nam się nie klei, zaczynają się problemy w domu, w rodzinie, we wspólnocie, w pracy. Coś się dzieje złego. No i tracimy wiarę często przez to. Bo nie ma w nas korzenia. Jesteśmy niestali, niestabilni. Wahamy się. Jesteśmy niedojrzali emocjonalnie. A nasza wiara nie może być oparta na emocjach tylko. Bo wiara jest oparta na decyzjach. Niesiesz krzyż, to go nieś. Nie upadaj, idziesz, po prostu idziesz, bo masz cel. I teraz trzeba pokonać tego wirusa. Jak to zrobić? No jeszcze więcej słowa, jeszcze więcej modlitwy, jeszcze więcej trwania w Bogu. Paracetamol jest za słaby, trzeba przejść na antybiotyk. Trzeba po prostu dokonać zwiększenia dawki tego słowa. Potem pojawia się trzeci wirus. On jest chyba najgroźniejszy. Jak już cię dopadnie to ta niestałość, to ta niestałość może się przemienić w pożądanie. Jesteś blisko Boga, niby, chodzisz do kościoła, a myślisz o tym, co może ci dać świat. Łuda, bogactwa, żądze się w tobie pojawiają. Masz takie pragnienie bycia z kimś, że po prostu no, przykazania już nie są ważne. Przykazanie mówi nie cudzołóż, a ty jak nie cudzołóż? Przecież muszę cudzołożyć, muszę coś zrobić. Przykazanie mówi nie obżeraj się, a ciebie ciągnie, żeby się obżerać, żeby być nieuporządkowanym takim, żeby mieć więcej. Człowieka ciągnie do tego świata. Jedną nogą jesteśmy w kościele, jesteśmy tacy grzeczni, ale w środku nas ciągnie do świata, żeby zgrzeszyć. Kiedyś spotkałem takiego człowieka, który żalił mi się, mówi: ja nigdy nie zgrzeszyłem z kobietą, a chciałbym, aż mnie ciągnie. I aż żałuję, że nigdy nie zgrzeszyłem z kobietą, że jestem wychowany w domu, gdzie jest Bóg, honor i ojczyzna, gdzie od dziecka się chodziło do kościoła, że on nigdy nie uciekł z żadnej mszy i aż ciągnie go do tego, żeby zgrzeszyć z kobietą, nie? I to jest właśnie ten wirus pożądania. Ciągniesz za światem. Bóg ci nie smakuje. No i może dojść do tego, że właśnie stracisz wiarę i stracisz to dobro, które ma dla ciebie Bóg. A Bóg jest dobry. Więc trzeba dokręcić sobie jeszcze wtedy tego słowa, jeszcze więcej modlitwy, żeby wytrwać. Jeśli wytrwasz, to w pewnym momencie dojdzie w twoim życiu do tego, że wszystko stanie się prostsze. Wszystko zrozumiałe. Bóg zacznie cię nieść na rękach. Bo już wtedy nie będziesz żył ty, tylko Słowo Boże w tobie. Wola Boża będzie ważniejsza. To nie jest proste, ale jest osiągalne, żeby pójść za Bogiem i żeby wydawać plony, wydawać owoce. Nie zatrzymujmy się. Nie pozwólmy nigdy, żeby w naszej myśli pojawiło się takie słowo: Boga nie ma, Bóg cię opuścił. Bo to jest nieprawda. Bóg jest. To jest pewniejsze, że Bóg jest, niż to, że jutro nastanie nowy dzień.
raczej chyba nastanie. Bóg kocha nas całym sobą. Bóg zawsze jest po naszej stronie, zawsze nas kocha. I chce, żebyśmy wzrastali w wierze, żebyśmy byli wolni od tego, co nas zniewala. A zniewala nas grzech, pożądliwość ciała i oczu. Bóg chce nam pomóc. Chcesz? Chcesz, żeby ci pomógł? Odbierzesz od niego telefon, zaczniesz słuchać jego słowa, zaczniesz walczyć o zrozumienie tych słów. Będziesz jak uczeń, jak uczniowie, którzy pytali się: Panie, nie rozumiemy tego słowa. Naprawdę jesteśmy słabi, nędzni. Wytłumacz nam. On wytłumaczy, bo po to przyszedł na ten świat, żeby nam wszystko wytłumaczyć, żeby nam pokazać, co jest dobre, a co jest złe, żeby nas uszczęśliwić. Naprawdę. Bóg jest w moim życiu, bo w moim życiu jest tak wiele dobra. Coraz bardziej to widzę. I Tobie też tego życzę. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.